Dzisiaj w tajemniczym podcaście cofniemy się do lat 90., kiedy to młody tata Sary, Grzegorz, obecnie będący moim teściem, musiał 90 godzin miesięcznie chodzić od domu do domu, od drzwi do drzwi. I wiecie, co robić? Tak? Dzień dobry. Czy ma pan 5 minut, żeby porozmawiać o... Myślałam, że spytasz, czy ma pan 5 zł. Nie. Dzisiaj będziemy, drogie światusy, rozmawiać o czymś, co mi wydawało się takim dosyć nudnym tematem. Ale Sara naciska, nagrajmy. No to nagramy i ja znalazłem w tym swoje 5 zł, czyli coś, co będzie bardzo, bardzo dobrą informacją dla wszystkich światusów, czyli dla osób, które nie są świadkami Jehowy. Ciekawe. No dobra, a będziemy rozmawiać o pionierowaniu. Już zacząłeś, mój tata właśnie był w latach 90. pionierem. Powiedziałeś, że musiał, chociaż ja bym powiedziała właśnie, że chciał, chociaż musiał, chociaż chciał. Rozumiesz, co mam na myśli? Tak, ja rozumiem, na czym to polega i jak działają te mechanizmy. Więc wydaje mi się, że tylko warto byłoby zaznaczyć tutaj na początku, kto to był ten pionier i o co chodzi z tym pionierowaniem. Ja w ogóle sobie pomyślałem, że to jest troszkę tak, że jak ktoś, jak do was przychodzą świadkowie Jehowy i pukają wam do drzwi, to najczęściej chyba najczęściej są to pionierzy. Dlaczego? No bo oni najwięcej łażą po domach. I oczywiście to nie są jedyne osoby, które to robią, bo jest sporo osób, które też tak odwiedza innych po domach, ale jakby statystycznie najczęściej chyba by to był pionier, co? No, też mi się tak wydaje, bo raczej taki inny świadek, zwłaszcza w tygodniu, no to raczej mało prawdopodobne, żeby chodził, a w weekend, no to tak, to są wyciągane te takie świadki niezbyt aktywne, tak, żeby iść. Są oczywiście tacy, którzy bardziej aktywnie również w tygodniu sobie wyruszą, ale w ogóle po tym enigmatycznym wstępie z tatą Sary, to przejdziemy sobie do naszych czasów, bo jakby tata Sary to tylko... W ogóle mogłem sprowadzić cały ten wstęp i cały ten wywód do tego, że on musiał głosić 90 godzin miesięcznie, albo żeby chciał głosić. No, żeby być pionierem, to trzeba było wtedy właśnie mniej więcej 90 godzin miesięcznie. Tak, później, kiedy my byliśmy już w wieku szkolnym, czyli w czasach liceum, technikum, to ten wymóg był zmniejszony. No, ciekawe czemu, tak? 70 godzin miesięcznie to był czas, który musiał spędzać pionier podczas głoszenia i tyle my głosiliśmy. No to dziennie dawało, co mówiliśmy, około 2,5 godziny. No. I teraz tak, więc wyobraźcie sobie, że wracacie na przykład ze szkoły, nie wiem, macie tę szkołę od 8 do 15 i potem idziecie jeszcze na 2,5 godziny na głoszenie, wracacie do domu około 19 i coś jecie i robicie lekcje, żeby to wszystko miało jakiś sens, a czasem jeszcze idziecie na zebranie. No generalnie to było męczące. W ogóle to praktyka wydaje mi się, że była taka, że wielu nie wyrabiało tego. Tak, no oczywiście, kwartu. Że się naciągało. Ja powiem ci, że miałam zazwyczaj około 60, szczerze mówiąc. I to też było naciągane trochę. Znaczy, no, bardziej pod takim kątem, że to kwantum, ten limit godzinowy, on nie jest ustalany na miesiąc, nie jest ustalany na dzień, tylko jest ustalany na rok. I rocznie to było 840 godzin, więc zawsze sobie ktoś myślał, no, to jeszcze wakacje sobie nadrobię. Tak to się odbywało, że nawet jak w tym miesiącu złożysz 60, to będziesz musiał nadrobić to wakacje, tak? Na urlop pojedziesz w Bieszczady i tam będziesz głosić. Ja mówię w ogóle takim językiem jeszcze, że złożyłeś 60 godzin, to znaczy, że złożyłeś sprawozdanie. Sprawozdanie, taki raport z tego, ile udało ci się w danym miesiącu wygłosić, czyli ile godzin po prostu dreptałeś od domu do domu, ile godzin rozmawiałeś z dziećmi, ile listów napisałeś i ile... dzwoniłeś telefonicznie na przykład, bo to wszystko jest raportowane. Oczywiście to jest dobrowolne dla każdego świadka i nikt nikogo do tego nie zmusza, ale jak tego nie robi, to są z tego pewne konsekwencje, więc
sami sobie wiecie, jak definiować tę dobrowolność, ale żebyśmy byli poprawni, to świadkowie mówią, że to jest dobrowolne. Tak. No i tu mówiliśmy o tak zwanych pionierach stałych i to się robi minimum na rok. Tak, znaczy oczywiście można w trakcie zrezygnować, ale powiedzmy, że umowę podejmujesz na rok albo na okres nieokreślony, tak? No na czas nieokreślony w zasadzie, ale te naciski się pojawiają również, te, no inne. Jeżeli ty nie wyrabiasz, to starsi z tobą rozmawiają, no słuchaj, jeżeli nie dasz rady, to zrezygnuj. No, a jak nie jesteś w stanie głosić tych 70 godzin, to możesz zostać takim pionierem pomocniczym, na przykład na jeden miesiąc, albo na... Albo do odwołania. Albo do odwołania i wtedy za naszych czasów to było to 50 godzin, więc pionier stały, no to się zobowiązywał do tych 840, tak rocznie, średnio 70 miesięcznie, a pionier pomocniczy 50 i w pewnym momencie wprowadzono specjalne promocje od Jehowy. Można było, gdy była pamiątka albo jakaś kampania, albo kampania, czyli taka specjalna jakaś oferta z głoszeniem, na przykład zapraszania na kongres. Albo na pamiątkę, albo przyjechał papież, nie papież, biskup, czyli nadzorca obwodu i w tym momencie, jak on był, no to w tym miesiącu można było mniej też tą promocję skorzystać. I to było wtedy 30 godzin i to była bardzo dobra promocja, jak jakiś deal po prostu w sieci komórkowej Orange, że drugi telefon gratis, czy coś w tym stylu. Bo porównując do tych 70, czy nawet 50, 30 godzin, no to dobra, no to jedną godzinę jakby dziennie, jeśli miesiąc ma 30, a jeśli na przykład będziesz szedł, nie wiem, przez cały weekend, na przykład w sobotę i w niedzielę po 5 godzin, to w niektóre dni w ogóle nie musisz głosić, więc w sumie super promocja. A jakby był luty? No to się przelita, tam były plany w ogóle przecież w takiej gazetce Świadków Nasza Służba Królestwa, tam były przykłady tego, jak to możesz sobie w ogóle podzielić, żeby ci się zgadzało. No i moja mama, teraz będzie historia Renatki, ona pracowała wtedy w banku i miała, ja byłam, nie wiem, albo na początku gimnazjum, albo koniec podstawówki, mój brat chyba już też zaczął chodzić do szkoły, więc tak porównuję te dzieci do tego momentu życiowego, w jakim ja jestem teraz, czyli jestem bardzo zajęta tak zawodowo i jeszcze mam dzieci. Moja mama była bardzo namawiana przez takiego przyjaciela starszego, czyli takiego świadka Jehowy, który ma ważną funkcję w zborze, że ona da radę, że on jej pomoże i będzie chodzić z tej pracy. I ja sobie przypominam, ona dała radę to zrobić. Dała radę te 30 godzin zrobić. Ale jaka ona była zmęczona i ja się totalnie nie dziwię, bo jak ja sobie pomyślę, że teraz, poza tym, że mam jakąś tam rzeczy zawodowe, mam jeszcze dom do ogarnięcia. Nawet biorąc pod uwagę, że przecież ty jesteś i to nie jest tak, że ja mam wszystko tutaj odkurzać i tak dalej. To nie są takie czasy, ale dobra. I są jeszcze dzieciaki, które trzeba, nie wiem, wyprać. Dzieciaki trzeba wyprać w pralce. Trzeba, nie wiem, odpisać komuś, co było zadane i takie różne wszystkie drobne rzeczy, które sprawiają, że to życie się jakoś toczy. I do tego jeszcze wychodź codziennie, nawet po tej godzinie, to człowiek padnie. Mhm. Wiesz co, ja postanowiłem zadzwonić teraz do twojej mamy. Ona nie wie, to jest całkowicie spontaniczne. Zadzwonimy do niej, zapytamy się, czy ona pamięta to. Może to było 50 godzin jednak, a nie 30. Mi się wydaje, że 30. No. Halo, halo. Witamy cię. Halo, halo. Witamy cię, droga Renatko. Dzwonimy do ciebie, ponieważ nagrywamy teraz audycję i jesteś nagrywana teraz. Tak, no, słucham, miło mi. Tak, i chcemy cię o coś zapytać, bo rozmawiamy o głoszeniu. Tak. I Sara tutaj opowiada twoją historię, jak cię namówił któryś starszy do tego, że byłaś pionierką. I jakie to było wielkie wyzwanie dla ciebie? No, ogromne wyzwanie, ponieważ pracowałam zawodowo. I na początku wypracowywało się 50 godzin miesięcznie. I po każdej pracy szłam na godzinę, czasami półtorej, na głoszenie. Mając małe dzieci. Czyli dobrze wczułam się w mamy tę sytuację, nie? Bo dobrze. To powiedziałam przed chwilą wszystko. Tak. No i powiedziała Sara, że to było strasznie, strasznie wyczerpujące zajęcie dla ciebie. Strasznie, strasznie wyczerpujące. Bo od domu mieszkałam 5 kilometrów. No to trzeba było jakoś później dotrzeć do domu, nie? Znaczy, że głoszenie, tak? Od domu mieszkałam? No. W miejscu, gdzie głosiłam, przykład. No, a, dobra, rozumiem. Wracając po pracy, mieszkałam 5 kilometrów, no trzeba było dojść. Takie rzeczy mi chodzi. No a satysfakcję. Także nie głosiłam u siebie na ulicy. Słucham? A czułaś satysfakcję, że robiłaś coś dobrego?
wtedy tak. No a dzisiaj? Co myślisz dzisiaj o tym? Co myślę o tym? Myślę, że ten wysiłek był bezsensowny. Aha, no widzisz. Dlatego że nie chodzi o to, czy kogoś pozyskać, tylko dawałam z siebie, a mogłam to przeznaczyć nawet na pobyt z dziećmi. A tak to czasami nawet też się zdarzało, że nie do końca mówiłam na przykład teściowej, jak zostawała z dziećmi, że ja idę na głoszenie. O, proszę. Nie? Takie niewielkie kłamstwo to było, nie? Chociaż babcia się, mama teściowa moja się domyślała akurat, że to tak jest, ale może nie zawsze akurat, nie? Czasami coś tam musiałam zrobić, a to takie niewielkie kłamstewko. Dobrze, że dzieci grzeczne były. To chociaż nie rozrobiłam. Grzeczne były, to trzeba przyznać. No dobra, to na razie ci dziękujemy. To może nawet mogę ci powiedzieć, który to był rok, bo ja z tego roku jeszcze tylko skończę, mam nawet kalendarz. To był 2003 rok. Ale jak, przy sobie go nosisz i wyciągasz? Nie, ja od tamtego czasu mam kalendarz, w którym wpisywałam, z kim codziennie szłam na głoszenie i ile głosiłam godzin. Mhm. I mam ten kalendarz do chwili obecnej, ma on 20 lat. No. Proszę. Czyli dobrze powiedziałam, bo ja miałam 12 lat wtedy, jak Majka teraz, nie? Więc ja bym teraz się nie podjęła czegoś takiego, żeby codziennie wyjść, mając takie dzieciaki, jak mam. Także... No, a ja jakoś tak, no nie wiem. Czasami byłam, no niekiedy to tam jeszcze sobota, niedziela wchodziło w grę, że no troszeczkę odpoczynku było, nie? Był ten chyba okres pamiątkowy nawet, kiedy wtedy tę pionierką pierwszy raz wyszłam z 50 godzinami. To było po prostu wyczerpujące dla mnie bardzo. No dobra, na razie dziękujemy. Będziesz w odcinku, wystąpisz. Aha, z tym nagraniem? Tak. A my teraz będziemy dalej gadać o tym, co się zmieniło, żeby ulżyć właśnie takim osobom jak ty wtedy, bo nie dają rady. No, dobra. Dobrze, no cześć. Do cześć. No widzisz, czyli... Teraz przejdźmy do tego sedna. Tak, dlaczego bo to ten odcinek był taki przyjemny, nagrywamy? Przyjemny wstęp. Ja powiedziałam, że to będzie dobra wiadomość, ponieważ Świadkowie Jehowy zrobili coś takiego, że stwierdzili ponownie, bo to już jest któryś raz, że chyba za dużo wymagamy od tych świadków i powinni mniej głosić. I dajmy im mniej tych godzin do wypracowania. I pionier stały ma teraz godzin 50 na miesiąc średnio, a pionier pomocniczy 30. Ale, no promocja jest jeszcze. Jeszcze jest promocja. Teraz, gdy jest miesiąc pamiątki albo miesiąc wizyty papieża, czyli nadzorcy obwodu, można oddać tylko, uwaga, 15 godzin. Słuchajcie, jak ja to pierwszy raz usłyszałam, no dobra, to... Tak, przepraszam, bo ja dam takie tutaj didaskalia. Dobrze. Że... Ja mówię, no i co? A Sara się po prostu aż wręcz podnieciła. Tak? No, nie, aż tak nie było. Ale nie w takim kontekście, tylko w takim emocjonalnym. Tak, bo widzicie, u świadków jest taka, przynajmniej za naszych czasów, taka była zasada, chyba jej nie cofnęli, że każdy świadek jest zachęcany do studiowania z własnym dzieckiem, ale... Nie można sobie jakby bez ograniczeń tych godzin spędzanych z własnym dzieckiem... Jest ryczałt. Czyli na jedno dziecko przypada ci jedna godzina tygodniowo. Więc jeśli masz jedno dziecko, to miesięcznie średnio możesz 4 godziny rozmów z nim sobie zaraportować. Oczywiście nie musisz raportować, bo to wiemy, że składanie owocu nie jest obowiązkowe. Aha. Ja mam 2 dzieci, więc mogłabym 8 godzin. To jest już... Połowa tych 15. No, a gdybyśmy samym tym, że mam dzieci po prostu, nie? Tak, wielu w ogóle rodziców to sobie w tych sprawozdaniach... To jest tylko dzięki temu nie są nieczynni tak naprawdę. Tak, tam wpisują. No czytasz z dziećmi. No niektórzy sobie tak tłumaczą, a przecież na zebrania zabieram to tak, jakbym z nimi studiował. I trochę tak, trochę ściemniają. Niektórzy uważają, że to nie jest uczciwe, ale wielu świadków ściemnia. Tak bym powiedział. Ja nie ściemniałem akurat w tej kwestii. No, czytałeś Majce przed snem o tym, jak tamta któraś ja, Debora za no, nie kołkiem. Mów, no, nie, bez szczegółów. Ale tak, Sara. Dobra, no co tu jest jeszcze takiego dalej ciekawego i podniecającego?
No tak, więc pierwsza reakcja moja była taka, że no to chyba ten koniec się coś odwleka, bo jak to mówił jeden z papieży, żyjemy w godzinach, minutach, sekundach, dni ostatnich. Ostatnich sekundach, no. Tak. A tu zamiast jakby przykręcić śrubkę i powiedzieć, no to skoro już jest koniec, to dobra, dajemy ostatnia prosta, dawaj, to jest takie, no to może mniej, niesamowite błogosławieństwo Jehowy, więc z jednej strony super, bo możecie się skupić, wy i wasze rodziny, jeśli jesteście jakoś powiązani ze Świadkami Jehowy, na przykład na karierze, na rodzinie, na po prostu odpoczywaniu i nadal, znaczy zmierzam do tego, pogubiłam się. No, spoko. Ja bym w ogóle od dwóch stron to zahaczył. Czy to źle, że poluzowali śrubkę? Bo ja uważam, że to chyba dobrze, bo często my najeżdżamy, że świadkowie znowu przykręcili śrubę, bo to i to, a tutaj luzują. Tak, ja pod namyśle stwierdziłam, że jednak dobrze. I chciałam się tu odwołać do mojego ulubionego serialu ostatnio, Teda Lasso, który jest na Apple TV. I bez spoilerów powiem, że bohater główny, no nie zawsze mu się wszystko w życiu układa. I oglądając ten serial, ja przynajmniej mam wrażenie, że wiele innych widzów też, ma ochotę, żeby spotkała jakaś kara tych, którzy mu na przykład źle zrobili. Trochę jak w bajkach, że, czy w baśniach, że złego spotyka morał, nie? Zły zostaje ukarany, no i tam powiedzmy, że ktoś temu Tedowi zrobił krzywdę, zachował się nieetycznie i tak czytałam na pewnym forum, że oni też mają taką nadzieję, że tam dojdzie do czegoś, że ten niedobry zostanie ukarany. Ale mija już ileś odcinków tego nowego sezonu i on nie został ukarany. A, dobra. I nauka z tego serialu jest taka, Ted nam, ten główny bohater to pokazuje, że czasem źli nie są karani, czasem musisz odpuścić i iść dalej. I tutaj zmierzam do tego. Ja na przykład mam wrażenie, że mimo wszystko przeszłam długą drogę, ale nadal czułam jakąś złość w sobie, że nie wiem, właśnie, że ktoś jest Świadkiem Jehowy, a ma totalnie wywalone, nosi krótkie spódniczki i obcisłe bluzki i może chodzić na zebranie i czerpać jakby korzyść jak Hannah Montana z obydwu światów. I miałam tak, dlaczego? Przecież nie możesz być letni, masz być ciepły albo gorący, a w sumie to ja muszę odpuścić. Mhm. I tutaj, jeśli świadkowie dostają tą drogę do tego, żeby mieć trochę więcej luzu i nie muszą chodzić właśnie tych tyle godzin, a nadal dostaną ten medal, odznakę i będą sobie myśleć, ale jestem cudownym świadkiem, to niech sobie tak myślą. No, ja bym tutaj teraz tak powiedział. Dlaczego dobra wiadomość? No dlatego, że jak będą mniej głosić, no to mniej osób będzie do was przychodzić, bo mniej głoszą, statystycznie to jest sporo. Ale no, pewne rzeczy mi się tu nie kleją w narracji, którą świadkowie cały czas próbują od lat przedstawiać swoim wyznawcom, ale też tym pozostałym osobom. Czyli tego, że ten koniec jest bliski. Nam przez lata mówiono, że na koniec to jest w ogóle ostatnia prosta, jak już widzisz metę, to powinieneś przyspieszyć, tak jak biegniesz w jakimś wyścigu i na koniec po prostu już ostatkiem sił, ale możesz się tak spiąć i jeszcze przyspieszyć. I to, że tak powinno to wyglądać. Że teraz nie jest czas, żeby tam, nie wiem, budować domy, żeby robić karierę. Nie, teraz jest czas, żeby zaangażować się w głoszenie. Teraz jest czas, żeby jeszcze bardziej się zaangażować w to, żeby ratować życie ludziom. A tutaj mamy zupełnie coś innego. Mamy tutaj info takie, hej, możecie mniej głosić. To mi się nie spina. No, ale wiesz, co się spina? No co? Spina się to, że osoby, które były już zmęczone pionierowaniem na przykład przez ostatnie lata i trochę im się już nie chce, nagle im obniżają poprzeczkę, to sobie myślą, no dobra, to nie będę rezygnował. I nadal liczby się będą zgadzać. Mm. Niestety może się też pojawić presja taka wewnętrzna w zborze, bo na przykład na jednym z forów czytałam, że jakiś brat powiedział, że no teraz te 15 godzin to po prostu wstydnie zrobić. No faktycznie 15 godzin porównując do 50 kiedyś to jest śmiesznie mało. Ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział. No. Bo tak. To, że teraz jest tych godzin mniej i że to mi się nie spina, może to być pewną taką rzeczą, która niektórych może otrzeźwić. Hej, coś mi tu nie gra. No nie? Mm. Z kolei
ja bym teraz przeszedł do powodów, dla których takie decyzje zostały podjęte, a to z kolei też może być trzeźwiące dla wielu świadków. Może nie ta pierwsza rzecz, że wydaje mi się, że to jest troszkę pokłosie pandemii, jak przestali w zasadzie głosić, bo nie musieli składać sprawozdań i się tak rozleniwili, że nie trzeba było. Mhm. Pionier nie musiał nic raportować, co złożył, to złożył i super. A tutaj teraz znowu wróć i nie idzie to. Wiecie, jak na przykład chodzicie sobie po domu i się położycie na łóżku albo siedzicie na foteli, ktoś wam mówi, weź mi przynieść herbatę, a ty zdążyłeś usiąść, to wiecie, jak ciężko się wtedy podnosi 4 litery bardzo. Mhm. No i oni trochę w takim miejscu byli, że sobie usiedli, a tu im znowu mówią, podnieś się. To zrobili tak, weź wstań, daj mi tej herbaty, ale tam ciastko sobie weź. No tutaj zrobili tak, że im po prostu trochę przysunęli stolik. Nie wiem, różne metafory można sobie tutaj przytoczyć. Ale drugie to, że wydaje mi się, że to też powód jest taki, że dużo osób zaczyna odpływać od zboru. Dużo osób zaczynało odchodzić od tego pionierowania, no i ratujmy to, co powiedziałeś, liczby, ale ratujmy jeszcze, żeby te statystyki się tak nie posypały. Bo to jest taki trochę śliski temat, statystyki u świadków Jehowy. No, niby interpretujemy to oficjalnie, ale tak naprawdę myślę, że mało który odstępca je bierze totalnie bez... że to jest prawda, co tam jest wpisane, bo ja pamiętam, jak ja składałam te sprawozdania. I... Sara, ty się przyznajesz tutaj do takich machlojek. Słuchaj, no były machlojki, no bo, ale przecież nie zawarłam żadnej umowy. Bo w ogóle samo składanie sprawozdania to jest rzecz... Przest to jest umowa. Nie jest umowa. No. No, a teraz wy proszę, powiedzcie, co wy sądzicie o tym, nie ta muza, tak groźniejsza. Co wy sądzicie? Jak może wpłynąć na świadków Jehowy to, że tak zmieniono te decyzje dotyczącą, no ten limit zmniejszono? No i jakie są według was powody, dla których to zrobiono? Napiszcie, prosimy, w komentarzach. A mogę zakończyć czymś? Bo mi się tak wydaje, że to jest powoli pokazuje, że organizacja się już wystrzelała z największych swoich tych sukcesów. I jeśli chce jeszcze to trochę potrwać, no to jest taka pusta wydmuszka, że jeszcze coś mamy, jeszcze propaganda sukcesu, ale oni już nie mają czym strzelać. O, ciekawe co? Dobrze Sara to powiedziała. Mamy nadzieję, że wy również się do tego odniesiecie. Ja się z Sarą bardzo zgadzam, a wy co sądzicie? Nie zapomnijcie napisać w komentarzu, dajcie oczywiście łapkę pod odcinkiem, jeśli ten wam się podobał. Mamy nadzieję, że takie słuchowisko też jest dla was czasem fajną odskocznią od takich normalnych odcinków i możecie sobie po prostu jadąc w samochodzie, czy gdzieś posłuchać, czy gotując obiad, lepiąc pierogi i tak dalej. A ja idę z dzieckiem na plac zabaw. Do usłyszenia, drogie światusy, już wkrótce.